Cześć! Dzisiaj mam dla Was film z makijażem, z kosmetykami, których nigdy nie używałam albo użyłam tylko raz. I jest to taka wersja, edycja drogeryjna, czyli są to tylko i wyłącznie kosmetyki z drogerii. Dajcie znać, czy chcecie też coś takiego z kosmetykami takimi z wyższej półki. I będzie to coś w rodzaju takiego właśnie całodziennego testu, czyli znowu nakładam wszystko na twarz i później odzywam się w ciągu dnia i robimy test. Po prostu sprawdzamy, jak ten makijaż wytrzymał i oczywiście na koniec dnia też się jeszcze spotkamy. Nie będzie to jakiś skomplikowany makijaż, bardziej chcę tutaj przetestować kosmetyki, więc nie oczekujcie jakichś cut creasów, kresek i tak dalej, bo po prostu bardziej zależy mi na tym, żeby to był szybki makijaż, żeby ten film nie trwał też długo, więc zaczynamy. To są kosmetyki wszystkie drogeryjne i zaczynamy od bazy z Maybelline Master Prime, to jest Pore Minimizing Primer. Oczywiście tutaj też będę Wam dawała Wam ceny i później sobie usiądę, jak nagram ten film, podliczę i zobaczymy, ile ten makijaż kosztował. Więc nakładam tą bazę. Baza jest taka w odczuciu typowo silikonowa, chociaż nie jakoś tak bardzo, bardzo mocno. Teraz słuchajcie, używam podkładu, którego był test już na kanale, ale pisałyście, że fajnie by było, żebym go przypudrowała, więc użyję znowu tego podkładu. Jeżeli nie widziałyście testu, to tu chyba, nie, to tu Was odsyłam. Tutaj będzie właśnie taki całodzienny test. Bardzo się cieszę, że w ogóle Wam ten film się spodobał, więc dziękuję. I właśnie dzisiaj użyję tego podkładu i później go przypudruję. Nigdy nie pudruję, ale chciałabym zobaczyć, jak będzie wyglądał przypudrowany po tylu godzinach, więc zobaczymy. To jest oczywiście HAN Never Be Better Coverage. Ja mam go w odcieniu 100 Vanilla Milk, ale używałam go już parę razy i jak trzymacie go krótko na twarzy, no te 6, 7, 8 godzin max, to naprawdę wygląda fajnie, tak po 10 już woła o zmycie. Jedziemy dalej, teraz pomada z Vibo, to jest Eyebrow Pomade i mam w odcieniu Dark Brown, niestety nie było jaśniejszego i pisałyście mi, że on jest mega ciemny, więc zobaczymy, najwyżej będę ścierać. Najpierw sobie właśnie przeczesuję brwi kredką z Golden Rose, bo ona ma bardzo fajny grzybyczek. A teraz używam pędzelka Nancy Angle Detailer i zobaczmy. Ale to jest w ogóle dużo bardziej miękkie niż Colourpop. Jak widzicie, jest mega ciemna, więc no nie wiem, bo ja, wiecie, dzisiaj muszę wyjść do ludzi, więc nie wiem, czy chcę jej używać. No nie wiem, kurczę, ona jest bardzo ciemna, nie? Okej, i tak już wyglądają zrobione brwi i da się zrobić jaśniejszy kolor, tylko musicie bardzo delikatnie rysować je i wtedy będzie ok, więc na razie na plus. Oczywiście ten jaśniejszy kolor pewnie byłby lepszy, no ale go nie było, więc no nic z tym nie zrobię. Jedziemy dalej, teraz zrobimy oczy i tu będę używać tej palety, dlatego że widzę, że bardzo Was ona interesuje, tylko teraz nie pomyślałam, że ja jej nie otworzę przecież. O nie, a nie ma Alana. Może nie otworzę, czekajcie, jest blisko. Ugh! Jest. Dobra, więc będę używać tej palety, to jest Makeup Revolution i to jest paleta stworzona we współpracy z Sophie Does Nails, ale tutaj jest napisane SofX. Chyba tak zmieniła nazwę na YouTubie i tak wyglądają cienie. I postanowiłam, że zrobię właśnie tą paletą makijaż, dlatego że jak miałam oczy pomalowane tą paletą, to właśnie pisałyście, że chcecie tutorial, a że to jest mega prosty makijaż, no to pomyślałam, że to będzie idealny moment. Teraz nakładam taki, to jest sraczkowato-brązowy odcień na trochę powyżej załamania. Jak widzicie, ja tego cienia nakładam bardzo mało, a pigmentacja jest duża. Trochę niżej biorę ten odcień, to jest taki dalej brąz, ale delikatnie zmieszany z różem. I go właśnie już nakładam w moje załamanie prawdziwe. Teraz biorę taką kuleczkę i używam tutaj ciemnego, takiego czekoladowego brązu. I nałożę go w zewnętrznym kąciku. I biorę ten sam pędzel, którego używałam do załamania i rozcieram. Okej, mam już taką bazę i teraz jedziemy z kolorem i wtedy używałam tutaj tego cienia i chyba też go użyję, ale może połączę go jeszcze z czymś, więc nakładam
palcem, bo wtedy oczywiście pigmentacja jest najlepsza. I jak rozcieram, to jak widzicie, cały czas jest widoczny ten złoty cień. Więc to nie jest tak, że muszę dokładać i dokładać. Użyłabym jeszcze jakiegoś koloru. Może tutaj tego brązu. I też użyję tego takiego języczkowego pędzla. I nałożę go już bardziej... O, tu. Wyczyściłam już to, co tutaj sobie nałożyłam. Ten złoty cień delikatnie się osypał na, tutaj pod oczami. No ale da się to zczyścić, więc tutaj nie jest problem. I teraz jakiś cień na dolną powiekę. Zastanawiam się, czy nie użyć tego zielonego, czy tego. Może tego, co? Dobra, to użyję, bo ostatnio użyłam ten i to mi się trochę nie spodobało, dlatego że on jest, jak widzicie, tutaj fioletowy. A w tym makijażu on wyszedł taki bardziej różowy, więc nie wiem, dlaczego tak się stało, no ale dobra, użyjmy tego takiego dziwnego. To jest jakby taki morski, ciemny morski kolor. I nakładam się to na dolną powiekę. Ok, więc tak wygląda ten cień na dolnej powiece. Wydaje mi się, że te cienie metaliczno-perłowe w tych takich innych kolorach, czyli tutaj ten morski, zielony i ten fioletowy, trochę inaczej wychodzą na oczach. Bo tak jak właśnie Wam mówiłam, ten fioletowy na oczach wyglądał na różowy. Ten, no, wygląda praktycznie jakbym nałożyła szary kolor. Więc tutaj... Ale pozostałe cienie jak najbardziej są... Tak. Mogę nałożyć, zrobić jeszcze czarną kreskę na górnej powiece. I ją oczywiście rozetrzeć. Ok, więc tak wyglądają oczy. Teraz tuż do rzęs i tu będzie L'Oreal Paradise Ecstatic. Używałam już go... 3 razy, więc to nie jest takie pierwsze wrażenie, ale chciałam Wam pokazać, jak ona wygląda na rzęsach, żebyście sobie mogły porównać, no bo to nie jest tania maskara i pewnie chcecie też zobaczyć, jak będzie wyglądała po paru godzinach, więc tuszuję i przechodzimy dalej. I tak właśnie wygląda różnica, czyli tutaj mamy rzęsy już wytuszowane tym tuszem, a tutaj rzęsy niewytuszowane, więc możecie zobaczyć, jak to wygląda tak obok siebie i zaraz będzie już pełny, gotowy efekt. Ok, rzęsy pomalowane, teraz korektor i ostatnio widziałam w Hebe korektor z Ingrid, to jest Luminous Concealer, czyli rozświetlający korektor w płynie. Mam go w odcieniu najjaśniejszym, to na pewno. To jest rozświetlający korektor, perfekcyjnie maskuje niedoskonałości cery i koreguje cienie pod oczami. Lekka formuła z witaminami i naturalnymi ekstraktami intensywnie i długotrwale nawilża oraz silnie odżywia skórę. Produkt zawiera filtr UV. Ok, no dobra, więc próbujemy. Jak widzicie, kolor wydaje się być jaśniutki. Zobaczymy, czy będzie miał, na pewno nie będzie miał dużego krycia. Więc nakładam trochę więcej. I klepuję. Teraz zobaczymy, chociaż czy rozświetlił, bo to może być, wiecie, jak niektóre dziewczyny nakładają, także nakładają najpierw taki kryjący korektor, a potem właśnie bardziej rozświetlający. To wtedy może on by się sprawdził. No bo jest różnica, czy nie? No na pewno to nie ma dużego krycia. A jak wygląda z bliska? No tak jakbym go praktycznie nie nałożyła. Na pewno muszę dać tutaj plus za kolor, bo jest naprawdę jaśniutki. A jak wiecie, w drogerii ciężko jest znaleźć korektor, żeby był bardzo, bardzo jasny. Nie, no, no, widać takie lekkie rozświetlenie. Teraz puder. I tutaj mam Maybelline Master Fix Setting Perfecting Loose Powder. I on ma utrwalać, matowić, blurować i wygładzać. Więc nakładam go. Wiecie, że nigdy tak nie robiłam? Więc wszystko dla Was. Przynajmniej nie robiłam tak od 5 lat. Nie, no dobra, od 4. Nie nałożyłam tak pudru. On faktycznie, ten puder mocno matowi skórę, bo czasami właśnie używam go, jak nagrywam live'y, żeby nie świecić się za mocno na czole. Bronzer. Nie mam żadnego nowego bronzera, oprócz tego. To jest Physicians Formula. To jest Butter Bronzer i on jest dostępny w drogerii podobno, nie w drogerii, tylko w Douglasie. Więc powiedzmy, że to jest mniej więcej to samo. Ale nie jest to puder taki do konturowania, tylko bardziej do ocieplenia twarzy, więc zobaczmy.
To jest w ogóle ulubione puder chyba większości dziewczyn z YouTube'a amerykańskiego, takiego takiej drogeryjny. Więc no zobaczymy. Ja raczej preferuję chłodne, ale może. I rozświetlacz to będzie Lovely Silver and Gold Highlighter, Ombre Highlighter. On wygląda tak. I mieszam, żeby dostać oba kolory. Gotowi? Nie wiem, czy nie jest za biały. Widzicie, zawsze narzekałam, że mam za ciemne rozświetlacze. No, ale efekt daje ładny. Tylko... Nie no, tak wygląda ok. I teraz ostatnia rzecz, czyli pomadki. I mam, słuchajcie, trzy kolory. Bo kupiłam kiedyś te pomadki, żeby nagrać o nich osobny film. Ale jakoś tak nigdy nie mogłam się zebrać i w sumie nie wiem, czy teraz jest sens, więc po prostu ich teraz użyję. Ten kolor na pewno odpada. Zastanawiam się pomiędzy tym a tym, ale ten chyba mi się bardziej podoba. To jest Essence Matte Long Lasting Lip Gloss i to jest po prostu pomadka płynna i ten odcień to jest Girl of Today. Dobra, i konturówki użyję z Lovely, to jest tego zestawu Kylie Lips. Jeżeli nie widzieliście filmu, gdzie robię całą recenzję, swatche wszystkich kolorów i tak dalej, to tu Was odsyłam, a teraz właśnie sobie użyję tego jako konturówki. I teraz pierwszy raz używam tego koloru. Ale wielka, ale mi się nie podoba ten aplikator. Co to w ogóle jest za aplikator? Aha, dobra, bo to jest tak w pomadce. Pomadki jest bardzo dużo na tym aplikatorze, nie wiedziałam, co to jest za kształt. Jestem ciekawa, czy to w ogóle zastygnie. Nie wiem, czy nie jest trochę za ciemny. Bo idę dzisiaj tak na siłownię, słuchajcie. To znaczy nie będę ćwiczyć, prowadzę treningi personalne, ale no i tak. Dobra, teraz mamy skończony makijaż. Tak on wygląda na razie, pomadka w ogóle nie zastygła, więc jeżeli tak dalej pójdzie, to za 5 minut już jej nie będzie. Rozświetlacz, bronzer. Czy mi się podoba ten końcowy makijaż? Tak pół na pół. Nie czaję do końca, to znaczy nie czuję do końca tego rozświetlacza. Wydaje mi się, że on jest za pudrowy i z bliska będzie go widać. Bronzer jest ok, ale i tak dołożyłabym jeszcze do konturowania, żeby bardziej jednak podkreślić kości policzkowe. Brwi mi się podobają, wydaje mi się, że w tym momencie one już wyglądają ok. Cienie do powiek, tak jak Wam mówiłam, one są bardzo fajne, szczególnie tematy. Te kolorowe perłowe odcienie, no nie do końca je czuję. Złoty się trochę osypał, więc mam go tutaj. Ogólnie czuję, że mam suchą twarz przez ten puder. No ale dam radę, odzywam się za jakiś czas. Słuchajcie, przeniosłam się teraz do światła dziennego, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Minęło już gdzieś pół godziny, odkąd to nagrałam. I ta pomadka nie jest ani long lasting, ani nie jest matowa. No bo patrzcie, więc to nie jest mat, a teraz... Więc na pewno ta pomadka nie wytrzyma u mnie długo, tym bardziej, że chcę nagrać jeszcze jeden film, więc to no nie podejdzie. Teraz pokażę Wam, jak wygląda jeszcze makijaż z bliska. Jestem w szoku. Jak ta pomadka z Essence jest beznadziejna, że aż musiałam to nagrać, bo ja zaraz tą pomadkę zmywam, dlatego że chcę teraz jeszcze nagrać jeden film i z takimi ustami na pewno nie będę nagrywać. Już Wam pokazuję, o co chodzi. Tu mam kolor. Tu mam kolor. A tu się robią takie prześwity. I zobaczcie, że tu mi się już rozmazała. I wiecie, ja bym to zrozumiała, gdyby na przykład ta pomadka była już na moich ustach parę godzin, ale ona jest 40 minut, gdzie nic jeszcze nie piłam, nic nie jadłam w międzyczasie. Dobra, słuchajcie, makijaż mam na twarzy od 9 godzin i tak to w tym momencie wygląda, więc jak widzicie, rozświetlacz mocno się trzyma, bronzer też na ustach, tu już nic nie mam. I trochę, jak widzicie, zaczynam się teraz świecić, ale znowu, zobaczcie tutaj,
I zobaczcie, i tutaj są widoczne skórki. Tu mi trochę w te bruzdy weszło. Tych skórek nigdy mi nie było widać, więc no sądzę, że jest to wina tego pudru. No bo nigdy tu w ogóle nie nakładałam pudru, a teraz nałożyłam i widać, a nigdy wcześniej nie było widać. No ale na razie to wygląda tak. Nie zmywam jeszcze makijażu, bo jeszcze lecę do galerii, bo Alan coś potrzebuje, więc musimy się tam spotkać. I jak będę już zmywać makijaż, to się do Was odezwę. Hej, siemka, wracam na podsumowanie. Jest godzina 23, więc mam to wszystko na twarzy od 12 godzin. Nie wiem, kto robi aż tak długie testy. I nie wiem, czy ktoś w ogóle nosi tak długo makijaż. Dajcie znać, ile Wy mniej więcej godzin nosicie, bo tak naprawdę wtedy pomogłybyście mi z tym, żeby wiedzieć, ile dla Was ten podkład ma trzymać. Więc mam go już na wszystko to, co widzicie, mam na twarzy 12 godzin i robimy szybkie podsumowanie. Jak widzicie, znowu się świecę na czole, ale wydaje mi się, że nie jest to aż tak mocne świecenie, jak było, kiedy nie przypudrowałam całej twarzy. Nie sądzicie? Tak mi się wydaje. Nałożyłam teraz też tego podkładu mniej niż ostatnio i widać, że on tu już się w tych wszystkich miejscach pościerał, ale tutaj o podkładzie więcej mówiłam w tamtym filmie, więc tutaj nie chcę się rozwodzić. Brwi bardzo fajnie wyglądają dalej, jak widzicie, nic się tutaj z nimi nie stało, kolor jest ok. Dalej cienie, jak widzicie, wyglądają dobrze i w ogóle byłam dzisiaj na siłowni, nie ćwiczyłam, tylko miałam treningi personalne i miałam trening z Kamilą, pozdrawiam. I właśnie z Kamilą rozmawiałyśmy na temat tego makijażu i powiedziała, że myślała, że mam dużo droższe cienie, typu tart i tak dalej. Mówiła mi, czekajcie, co mi jeszcze, aha, zwróciła uwagę na rozświetlacz, ale właśnie też mówiła, że on tak średnio mi pasuje, z czym się zgadzam, bo jak wiecie, on jest bardziej taki chłodny, gdzie cały makijaż miałam ciepły, ale dalej nie podoba mi się, on jest, tak, oczywiście on jest taki, że rozświetlacz, ale jednak, widać, że jest to tani rozświetlacz, może tak. Nie wygląda on na drogi, przez to, że jest właśnie taki pudrowaty i no odznacza się trochę na skórze, więc odpuściłabym, zdecydowanie bardziej polecałabym Wam ten klasyczny, czyli Lovely Silver Highlighter, a ten nie. Bronzer jest ok, dalej trzyma się na twarzy, nie wiem, czy będę go używać regularnie i cały czas, bo jednak ja preferuję konturowanie twarzy chłodnymi odcieniami, ale może, żeby ocieplić twarz, to wtedy na pewno będę po niego sięgać, bardzo ładnie pachnie kokosem, jeżeli to kogoś interesuje. Rzęsy wyglądają tak samo, w ogóle tuż się nie osypał, jak zobaczycie zaraz, więc tuż, no to już zależy od tego, jaki efekt chcecie na rzęsach uzyskać. Ja dużo lepszy uzyskuję, może dużo lepszy nie, ale lepszy uzyskuję tym tuszem, to jest L'Oreal X Fiber, ale tego nie wyrzucam, będę go używać, bo nie jest zły. Korektor. No odpuściłabym, on nie jest drogi, ale czy on jest fajny? Widać, że ten korektor zebrał się w zmarszczkach, a lekko go utwardziłam, zagruntowałam pudrem, więc raczej nie. Pomadka to w ogóle była porażka, więc jak widzieliście już po godzinie jej nie miałam na ustach. Nie. I to już chyba wszystko, więc to co bardzo lubię z tego makijażu, ta paleta, pomada do brwi, bo jak widzicie bardzo ładnie wytrzymała. Tuż do rzęs, ten puder jest naprawdę bardzo fajny, ale w przypadku cery tłustej, bo jednak u mnie ja mogę go używać na czoło, gdzie bardzo dobrze się sprawdza i za to bardzo go lubię i będę dalej go używać, ale jak zobaczycie, tutaj wokół ust zaczęła mi skóra schodzić, co już Wam wcześniej właśnie mówiłam, więc na pewno nie będę go używać odtąd w dół, ale tu do tego się sprawdzi i myślę, że jeżeli macie mocno tłustą cerę, to będzie puder dla Was. Więc mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Dzięki i do zobaczenia. Pa!